To, co rozegrało się na tej scenie w ostatnim takcie 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaskoczyło wszystkich. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł dziś po południu po tym, jak został zaatakowany nożem przez mężczyznę, który wtargnął na scenę. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarze nie ukrywają, że od początku była to walka o życie. Dziś od samego rana w całym kraju, tak jak w tym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, prowadzona była zbiórka krwi dla Pawła Adamowicza. Nie pozwólmy, aby sprawca osiągnął swój cel. On osiągnie swój cel tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli my będziemy na tyle nierozsądni, że pozwolimy się wprowadzić w polityczne kolejny. To nie ma być polityka, to ma być międzyludzka solidarność, solidarność z ofiarami, solidarność z tymi, którzy cierpią. Atak na Pawła Adamowicza zjednoczył wszystkie środowiska polityczne. Bez względu na opcje, od wczoraj politycy potępiają zachowanie zamachowca. Sytuacja naganna, zdziczenie czegokolwiek. I to jeszcze z okazji tego typu imprezy, jaką jest Światełko Pokoju, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, i w tym momencie następuje atak. Nie wiem dokładnie jaki, ale też były jakieś hasła polityczne. Nie o to chodzi w życiu publicznym, żebyśmy się na normalnym świecie mordowali. Dziś już dużo więcej wiadomo o napastniku. To Stefan W. Ostatnie 5 lat spędził w więzieniu za rozboje. Napadał na placówki SKOK i siedzibę jednego z banków. Po tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło w Gdańsku, pada pytanie, dlaczego nie zareagowała ochrona imprezy. Zdaniem byłego dowódcy GROM Romana Polko powinno się zweryfikować poziom wyszkolenia tych ludzi. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Natomiast to, w jak łatwy sposób ten człowiek dostał się na scenę i przez jak długi czas pozostawał właściwie nienaruszalny czy bezkarny. I gdyby sam się nie poddał i byłby bardziej zdeterminowany, mógłby pewnie uderzyć czy zranić, a nawet zabić więcej osób, no to pokazuje, że coś jest nie tak z tymi agencjami ochroniarskimi. Paweł Adamowicz zmarł dziś po południu. Lekarze walczyli o niego całą noc. Jerzy Owsiak rezygnuje z funkcji prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak powiedział podczas zwołanej dziś po południu konferencji prasowej, będzie dalej pracował dla orkiestry, ale nie chce podejmować już żadnych decyzji. Prezydent zginął, ponieważ my jesteśmy współautorem tego, co się stało. Nie mam nic więcej do powiedzenia. To jest nasza fundacja. Te 3 osoby będą nadal prowadziły fundację. Dziękuję wszystkim, którzy byli razem z nami. Dziękuję za niezwykły finał. Nie poddajemy się. Fundacja się nie podda. Owsiak decyzję podjął po informacji o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i, jak mówi, oskarżeniach pod adresem fundacji i jego samego. Jego zdaniem nienawiść, która jest w ludziach, eksplodowała w sposób maksymalny. Nie powinno się winić organizatorów za to, co stało się podczas finału w Gdańsku. Ciężko było zabezpieczyć to miejsce przed człowiekiem, który zamierzał zaatakować prezydenta Gdańska. W milczeniu protestowali przeciwko agresji i przemocy. Spotkanie stanowiło spontaniczną reakcję przeciwko atakowi na prezydenta Gdańska. W centrum Katowic, podobnie jak w innych miastach, zebrało się kilkaset osób. Tu każdy przyzwoity człowiek powinien być. Po to, żeby powiedzieć rodzinie, że jesteśmy z rodziny pana prezydenta, że łączymy się z nimi w bólu. Ale też po to, żeby powiedzieć rządzącym, żeby się zastanowili o tym, jak mówią, co mówią i do kogo mówią. Bo słowa potrafią zabijać i niestety to się ziściło. Tragiczne wydarzenia z Gdańska wstrząsnęły nie tylko mieszkańcami regionu, ale także samorządowcami i lokalnymi politykami. Myślę, że takie sytuacje trzeba piętnować, bo myślę, że doszliśmy już do momentu, że albo... Mówię również o moich kolegach, o sobie. Zmienimy swoje podejście do tego, będziemy głębiej zastanawiać się, co mówimy, albo takie sytuacje będą zdarzały się jeszcze częściej. Także to, myślę, ostatni moment na taki zdrowy rozsądek. Czy chcemy żyć w kraju, w którym dochodzi do takiej sytuacji, czy chcemy żyć w kraju, w którym mamy różne poglądy, ale potrafimy te poglądy wyrażać i szanować się i te poglądy nawzajem. Jestem przekonany, że samorząd i polityka po tym, co się wydarzyło wczoraj i zakończyło dzisiaj tragicznie, już nie będzie takie samo ani od dzisiaj, ani od jutra, ani już nigdy. Pamięć Pawła Adamowicza uczczono także w Sosnowcu, gdzie wysłano dla niego specjalne światełko do nieba.
Rekordowe wyniki finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odnotowały sztaby również na Śląsku. Pierwsza taka impreza na katowickim rynku przyciągnęła tłumy. Wynik tylko jednego ze sztabów WOŚP w Katowicach to 92 tysiące złotych. Jesteśmy z niego zadowoleni mimo niesprzyjającej pogody, bo wolontariusze byli zmarznięci, zmoknięci i nie była to sprzyjająca pogoda. Jeszcze dodatkowo niedziela niehandlowa, której też się baliśmy, ale wszystko udało się tak jak trzeba. Rekord został pobity. Sztab w Katowicach już wie, na czym stoi, a w Jaworznie liczenie trwa. Wolontariuszy było mniej, ale pieniędzy udało się zebrać więcej. Hitem po raz kolejny okazała się aukcja, której zwycięzca wybierze nazwę ronda w centrum miasta. Do ostatniej minuty było prowadzone zacięte licytowanie się. No i kwota ponad 21 tysięcy złotych za to, żeby nazwać to rondo na rok swoją nazwą. Już wiemy, że to rondo wylicytował Jakub Bochenek. Ta sama osoba, która licytuje to już od 4 lat, ale zapowiedział, że w tym roku nazwa będzie zmieniona. Na jaką, to jeszcze niespodzianka. Niektóre aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwają. Jedną z nich jest propozycja prezydenta Sosnowca. Każdy może wylicytować 60-minutowy koncert zespołu Silver Dance z gościnnym udziałem Arkadiusza Chęcińskiego. Na razie najwyższa oferta to ponad 500 zł. Raczej nigdy piosenkarzem nie będę i cieszę się, że będę mógł w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, pomagać orkiestrze, a repertuar, no zobaczymy, to będziemy chcieli uzgodnić z tym, który wylicytuje. Pewnie dogadamy się co do imprezy, która będzie i to zdecyduje pewnie o tym, co nas czeka na scenie. Jeszcze nie wszystkie sztaby przesłały wyniki zbiórek, ale wiadomo już, że 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się sukcesem. Do tej pory wynik to ponad 92 miliony złotych. Dziś w świetle fleszy 9 lat temu walczył o życie. Patryk Koczyba zmagał się z pogrypowymi powikłaniami, po których musiał przejść przeszczep serca. A aktualnie jestem już praktycznie 9 lat po transplantacji, więc żyję jak zdrowa osoba całkiem. I wydaje mi się, że nie widać tego po mnie, tak jak po innych osobach, które są też po transplantacji kilka lat. Wychodząc na ulicę, no nikt nie wie, że przeszliśmy tak ciężki zabieg. Ciężki, ale docelowo ratujący życia. O tym przypominano przy okazji Dnia Transplantologa w Zabrzu. I chociaż chodzi przede wszystkim o ludzkie życie, to placówka w 2018 roku pobiła kolejne rekordy. Udało się tu przeszczepić 76 serc i 27 płuc. W tym roku wykonaliśmy więcej o 80% transplantacji płuc. Ale tak naprawdę największym sukcesem moim zdaniem jest to, że wykonaliśmy o ponad 140% więcej transplantacji obu płuc. Transplantacje obu płuc w porównaniu do transplantacji pojedynczego płuca mają tą podstawową różnicę, że po prostu chory po takiej transplantacji obu płuc żyje dłużej o ponad 50%. Kolejne rekordy możliwe są między innymi dzięki temu, że sięga się po coraz trudniejszych dawców. Aktualnie zostają nimi także osoby starsze i z nieznacznymi wadami. I chociaż plany na 2019 rok są jeszcze bardziej ambitne, to jak podkreślają lekarze, wciąż nie wszystko jest w ich rękach. Transplantologia nie rozwija się bez możliwości otrzymania narządu do przeszczepienia. Żadne pieniądze nie zrekompensują tego braku, więc to, co określamy jako niedostateczną ilością dawców, jest na pewno czynnikiem, który warunkuje ten rozwój. I pozwala po prostu żyć. Chyba wszystkim nam chodzi o to, żeby tych serc było jak najwięcej, żeby przeszczepów było jak najwięcej i żeby chorzy ludzie wracali do zdrowia. 25 stycznia rozpocznie się 12. edycja katowickiego Karnawału Komedii, w ramach którego będziemy mieli okazję zobaczyć spektakle teatralne z najwyższej półki, z najlepszą obsadą i przede wszystkim ze sporą dawką humoru. I te znakomite komedie spowodują, mam nadzieję, nie mówiąc o wystawie rysunków Andrzeja Mleczki, która będzie w naszej galerii w Teatrze Kores, spowodują, że publiczność wyjdzie z tych spektakli uśmiechnięta, zadowolona, a może jakaś głębsza myśl gdzieś tam zostanie przy okazji. Spektakle można oglądać w Teatrze Kores oraz w Teatrze Śląskim. Zobaczymy bardzo wiele interesujących przedstawień, komediowych oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko. Wiele gwiazd teatralnych się pojawi, m.in. Daniel Obryski, Ewa, Kasprzyk, Jacek, Braciak, Artur Barciś, wielu innych wspaniałych aktorów. Ja się cieszę, że Teatr Śląski może w tym współuczestniczyć. Katowicki Karnawał Komedii potrwa do 8 lutego.